Witam. Dzisiaj przedstawię Wam recepturę na przepyszne czekoladowe brownie z dodatkiem mrożonych malin. Mieszamy składniki. Zaczynamy od jajek 300 g. Następnie dodajemy 1500 g brownie, 5 ciastek. Robimy to dlatego, że margarynę czy masło, które macie rozpuszczone, musi być ciepłe, około 55-60 stopni. Dlatego margarynę czy masło wlewamy na końcu. Wstępnie sobie mieszankę zamieszamy z jajkami i dodajemy całość margaryny. Całość będziemy mieszać około 3 minut do gładkiej konsystencji na wolnych obrotach. Jak słyszeliście, czas mieszania brownie dobiegł końca. Zaczynamy ważyć w ringi wyłożone papierem pergaminowym. Jak widzicie, ciasto już jest wymieszane. Możecie zobaczyć, jaka to jest konsystencja. Konsystencja jest takiego gęstego kremu, troszeczkę nieregularna, ale taka powinna być. Teraz sobie poważymy po około 100 g wstępnie brownie do każdego z rantów. Ranty mają około 18 cm średnicy. Dlaczego tak zrobimy? Dlatego, że żeby nam po prostu nie przesuwał się owoc podczas nakładania pozostałej warstwy. Chodzi głównie o to, żeby maliny nie bezpośrednio dotykały podłoża. Za pomocą łyżki rozsmarowujemy wstępnie. Jak widzicie, to jest dosyć prosta czynność i myślę, że nikomu nie będzie to sprawiało żadnego kłopotu. Słuchajcie, ta masa już w tej chwili bardzo pysznie pachnie i każdy łasuch chciałby to zjeść. Teraz dodajemy właściwie malinki, te, o których mówiłem wcześniej, około 100 g. I dopełniamy pozostałą masę. Mniej więcej na ring taki wychodzi około 800 g masy brownie. Oczywiście to jest jedno z wielu rozwiązań. Jeżeli byście mieli ochotę wypiec to na blaszce 40x60 czy 20x30, jak najbardziej jest to wskazane. I parametry wypieku będą bardzo podobne. Praktycznie niczym się nie różnią. Ok, tak przygotowane ciasto będziemy odpiekać w temperaturze spód 170 stopni, góra 160. Dlaczego? Dlatego, że będziemy odpiekać mrożony owoc. Chodzi o to, że ten owoc jest od spodu i żeby mu dać szansę na odparowanie. Dlatego też na otwartych lufkach. Czas wypieku to 50 minut. I za 50 minut mamy pyszne brownie. Jak zauważyliście i usłyszeliście, czas wypieku dobiegł końca. Wykładamy brownie z pieca. Możecie tylko żałować, że nie czujecie tego przepięknego czekoladowego aromatu. Połączenie brownie smaku czekoladowego z malinami zadowoli na pewno każdego łasucha. Polecam, Paweł Nawrot.